Witajcie w kolejnym odcinku Sepik Miki 2. No i ja sam już tutaj wlazłem poza odcinkiem, bo mnie tak nerwiało skakanie, no i musiałem to zrobić sam. No! Nie wiem, co się stało. Chodźmy po wąwozie, kiedy nagle coś uderzyło mnie od tyłu. Ale co? Dotknąłem się w tej klatce. Cały ranek zmarnowany, jak rany. Ale skoro mnie uratowałeś, pozwól, że ci pomogę, przyjacielu. Mogę to dla ciebie wyłączyć. Gotowe, to powinno wystarczyć. Jeszcze raz dziękuję, że wyciągnąłeś mnie z tej klatki. No jak mówiłem, to mnie naprawdę wnerwiało. Że musiałem tam skakać i skakać. Ale parę prób mi to zajęło. Tak. Czyli możemy już to wyciągnąć. No i nadal nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Najpierw uratowałem gremlina, no i potem musiało coś się stać. Nie wiem, czy na twoim miejscu bym to zrobił. Te potwory wyglądają na bardzo niestabilne. Niestabilne? Ło. To już słyszałem w porze na przygodzie. No, naprawdę fajna kreskówka, polecam. Na serio, fajna kreskówka, polecam ją wszystkim. No. Przecież ja już to tam zrobiłem. Zatrzymało się pięknie. Dobra, nie trafi chyba. Może teraz co? A, to chyba go tam trzeba trafić. A, już chyba rozumiem, trzeba go tam trafić. Jej, glinda zabita! Uhu! A, to o to chodziło! Hej, glinda. Będzie dobry. Albo... Dobra, będziesz dobry, kosz leś. O! Paraliżuj go, ozwoń! Okej, dzięki. No, chciałbym, że zawsze można na to polegać. To jedna z ul zasilających, o których mówił szalony doktorek. Powinniśmy zanieść ją do pojemnika przy pociągu. No! No i się sprawnie wam wyjaśniła! Pięknie, sprawa się wyjaśniła, jak to trzeba zrobić. Ale tutaj naprawdę trzeba myśleć logicznie. No, trzeba... Jest jeszcze miejsce na kolejne kule. Może przyda się zdobyć kule. Szalony doktor stworzył je przecież nie bez powodu. Kiedy będziesz gotów do odjazdu, idź do lokomotywy. To już do... Ja chcę już odjeść. Bierzemy się do pracowni szalonego doktorka. Weźmiemy więcej kul zasilających. Jesteś gotów do odjazdu? Tak! Okej, dobra! No. U mnie jest już za minutę 11, a u was może być inna godzina. No. Niesamowity cud techniki. Gdybyśmy mieli więcej kul, moglibyśmy przywrócić zasilanie reszcie mostu. Co to za tamten robak? No i jeszcze autobot. Jakiś robot. I jakiś autobot. Nadal jesteśmy w świecie piątym, ale w drugiej części tego świata. Uuuu! Daj komputer, you got here! Co on robi? What?
Kurda! Odłoń, pomóż mi trochę! Weź mi trochę pomóż, Odłoń, bo ja tutaj zaraz oszaleję. Jeszcze żyję, what? Pięknie. Dobra, ale trzeba go jakoś pokonać, bo mi kończy się HP. Tak, to znaczy życie, no. Dla kogoś może to być HP albo życie. Ała! Już, Odłoń! No, chyba jakoś go nie pokonam. Can I help me? Dzięki, że mnie ożywiłeś, Odłoń. Okej, zrób sobie lekką przerwę. Can I help me? Odłoń. No dobra, jakoś go tutaj nie pokona, więc muszę planować sam. Jak go pokonać? Jest naprawdę trudny! Odłoń! Weź mi tutaj trochę pomóż. Złom. O! Bawimy się w śmieciarza. Są twardzi, Odłoń. Grubo się mylisz. Serio, Odłoń, grubo się mylisz. Odłoń, weź mi tutaj trochę pomóż. Odłoń. Pięknie. Okej, teraz trzeba na to coś czekać. I trzeba to pomalować. Szybciej zanim rosnie czarnik wypłynie. O, to jest ta najgorsza część. No znowu ten! Przyjaźnij się! Przyjaźnij! No! Nie! Nie spadaj mi proszę Miki tutaj! Albo ty zabiję! Nie! Nie chcę ginąć! Okej. Do kolejnego odcinka!